Państwa, no to jest właśnie centrum Ścinały, proszę Państwa. Nie wiem, czy to ja, jakbym tu przyjechał jako inwestor i popatrzył na to, co tutaj widzimy, Pan pokaże może. I to jest bardzo parę metrów od urzędu, gdzie stacjonuje burmistrz, gdzie pan Stasiak oczywiście rozpycha się, nagrody bierze. Może byśmy poprosili pana Stasiaka, żeby wziął tutaj, posprzątał, bo ja jako inwestor szybciutko ominąłbym tą miejscowość. Proszę państwa, no to jest kpina, kpina. Ja rozumiem gdzieś na poboczu, gdzieś w jakimś parku, ale tutaj widzimy, że jest, no to co jest. Może tutaj właśnie przychodzi pan burmistrz i z panem Stasiakiem i sobie właśnie uprawiają takie, nie wiem, picia, rzucają. Kto tu dba o czystość? Kto bierze pieniądze za zarządzanie tą gminą? To jest kpina. Niech pan jeszcze pokaże z bliska, jak to wygląda panu Stasiakowi. Jesteśmy w Ścinawie, blisko ratusza, centrum Ścinawy. Niech państwo popatrzą, tutaj kolega może pokaże, jakie to są śmieci. Nie ma kto tu tego wysprzątać. No ludzie, no przecież to są pieniądze na różne inne rzeczy. Dla pana Stasiaka nie nagrody, a tutaj jest po prostu syf. No sorry, sorry, ale ludzie, no zastanówmy się, czy bezpartyjni samorządowcy to jest to, co chcemy, aby było. Czy pan Raczyński, pan Kosztyła, pan... Nie wiem, merda, to po prostu zasługują na naszą uwagę, czy zasługują w ogóle na cokolwiek. Dziękuję bardzo.